Ciężko mi jest powiedzieć, czy było szybciej, ale na pewno było to płynniejsze przyspieszenie. I uwaga, 7,42 było, a teraz mamy 7,26, czyli 0,2 sekundy udało się tutaj jeszcze urwać, czyli bez włączonej kontroli trakcji te przyspieszenie jest lepsze. I teraz uwaga, tam było nawet delikatnie z górki, a tutaj mamy idealnie praktycznie płaską nawierzchnię i lepszy wynik.